Witamy, moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku zagrałem w Assassin's Creed 4 Black Flag. Z tej strony Andzie i... Mamy zgładzić Komodora. Okej, okay. Najpierw przydałoby się... otruć go. Chwileczka tylko. Okej, musiałem tylko przegonić jakiegoś faceta z reklamami, więc... Jest jakieś... Myślę, co było to takie... A, tego to już nie uzyskam. Bo w trakcie śledzenia trzeba było ich ubić, a no niestety mi to się nie udało. Okej, pojaduszki z facetem, który wpakował się jednak do bloku i chciał mnie okrzanić, ale no dajmy, sprawa jest taka, że jak ktoś ma akurat łuk i się bawi strzałami sobie tak je po palcach, no to człowiek robi się ten drugi taki nerwowy. Więc to jest zalety posiadania broni. Spieprzaj, ty dziadu! Okej, gdzie jest ten Komodor? Governor's given us a pardon, Commodore. Don't a man's word mean anything in these times?
Has syphilis clouded your mind? Why scratch and claw to protect such squalor? Your parasites feeding off the industry of honest men. Much like King George in that respect. Know your place, peasant. You may have taken my life, but you have not improved your own by any measure. Does some purpose keep you talking? If not for that heathen, Governor Rogers, I'd have seen you hanged from your own cross trees. Worm. All of you. Hold that. Stop him. Cut him off. Co, stracili mnie? Tak, stracili mnie raczej. Komodor zginął. Ach, i teraz co teraz? To jest najlepszy sposób na kurierów. Bomby dymne, naboje, szoki Berserkera, 10 strzałek usypiając i dajcie spokój, to jest genialne z tymi kurierami. Nie trzeba do zbrojmistrza czy do kogokolwiek iść po prostu o amunicję czy coś, po prostu trzeba kuriera znaleźć. Owszem, oni nie są aż tacy, często się nie pojawiają, ale... Ale jak już się złapie kuriera, no to wszelkie troski o amunicję przechodzą w oddal. Daleko jeszcze? I oczy... miałem już to wkurwia. Bo tak to trzeba nazwać. I mam ochotę na walkę. Okay, rozpoczynamy. Commodore's dead. Are we ready? We're close. We've got a problem with the galleon. There's a couple of dozen. Bloody hell. You'd raise a cloud here, lout. You sat on enough gunpowder to blow New Providence off its rocks. Lay off me, mate. I'm well chafed. As I was telling, a squad of lobsters has commandeered our galleon. We're gonna have to clear it out before we use them cannons to blow the blockade. Okay. Wyczyścić galeon cały, z całej załogi. I prawdopodobnie jeszcze w pełnym stanie liczbowym. Oj, jeśli się nie mylę, to w Port Royal 2, w pewnej grze strategicznej. Jedyna gra chyba, za którą dałem wtedy chyba 40 euro, 160 zł, czy 50 euro, czyli 200 zł. To właśnie było coś takiego, że galeony miały 160, a liniowce 200 osób w załodze. Eskortuj Brander. Right.
Okej. Tych tu mamy z głowy. Co to to jest za okręt? Martwię się tylko o amunicję. Królewski Feniks, no. O fuck. Fregata. Okej, troszkę... Okej, źle ja wszystko planowałem. Myślałem, że jeszcze uda mi się zająć te dwie fregaty. Okej. Bo tam są liniowce, jeśli się nie mylę. Okej, mamy ich.
Jaki jest stan Kawki? Wyślijmy do floty póki co. Jesteśmy naprzeciw wiatru. Wiatr nam nie jest przychylny. Ach, udało się. A mighty mess there. Burn, you bastards! Yeah! They're burning up your ass, Governor! Prancing about like they took a prize. Doskonale. A, udało się. W pełną synchronizację. No, ale z tym właśnie... Z beczkami to akurat było fartownie. Klamka zapada. Sekwencja siódma już. Chyba. Tak sobie szkrobiem po brodzie, chyba czas znów się ogolić. Aś. Aye. Pity about Nassau and Blackbeard flying the coop. Well, we'll see about Thatch. Vane's off to see him now, and I'm following soon. This is what's left of your experiment in democracy. Aye. We do as we please here, and we take our time doing it. But for Christ's sake, Edward. Don't anything but the stink of riches wrinkle your nose. What's got into you, man? Reality, mate. Reality. See that you ain't pulled into the drink by this drowning rat. Oi. I've lived longer than most men who trod this path. Stan ciągłej alkoholizacji. A forsy na ulepszenie nie ma. Okej. Okay. Niby gdzieś na morzu jest nasz kolejny cel. Legendarny statek. O, ja pierdzielę. Tak daleko na północ trzeba zajechać. No dobrze. Baku Island. Płyniemy do ciebie. A po nim... Ruszamy ku północy. Co robi Czarnobrody? Osiwiał już? Cukier, nie interesuje mnie. Owszem, na sprzedaż, ale nie wydaje mi się, żebym z rumu i z cukru wielki handel gdzie zrobić.
Płonący szkuner? Szkuner. Cukier. Nowy załogant. Kanonierka. Nie ma co się pieścić. Okej. Poza granicę naszej dostępnej dla nas mapy. A great disappointment you are, Thatch. His mind's made up to stay, he says. It's a sonny. And hang all of you lot that follow this sorry bastard into obscurity. A man's a prick. I know you're come to call me home, Kenway. Your faith in me is kind. But with Nassau done in, I'm finished. I'm not of the same mind, mate. But I won't begrudge you the state of yours. You still looking for that sage fellow? Aye. Taking a prize a month back, I heard a man named Roberts was working a slave ship called the Princess. Might want to see about it. The Princess. Cheers, Thatch. Well, don't sit there like a barrel of wet fish. We're celebrating my retirement. Uncork this man's breakfast. Save us a few bottles, eh? No, ktoś się przestraszył na nasz widok. That's what he calls himself. But he's a mad bugger, he is. Cracked as a glass teapot, sir. Details, man. Stop talking in gibber. Well, sir, he likes his drink, for instance. Only he makes him queer. Takes the usual rum flip, fills his half a weight of gunpowder to pop it off. Did I hear you were right? He drinks gunpowder? Aye, sir. Just for show. And only last week, he rounded up a score of his crew and bade us sit in the hold of his ship while he burnt off sulfur and other sickening minerals. We just sat there like it was one of a million pits of hell and nothing less ordinary. Good God!
What the hell for? Like to test his crew is all. Tease out their fitness and what. Of course, it always turned out he was the fittest of the lot. Thought for a moment I'd die then. Bloody savages. Have no fear, soldier. This will be the end of it. Come on. It's time. Quickly, send the signal. And remember always this day. Ej. Skończmy to. What the devil? Spierniczamy. Okej. Mamy przeładowanie. Okej, mamy. Mach. Okay. Here's the path to perdition! Mieczem dwóch naszpikować. Poszło. Jaj. Okej. Okay.
Okej, okay, zużywamy te beczki, idealnie będą nam okrywać, ale biedny czarnobrody. Przynajmniej trochę wypił na emeryturze. Chociaż było zbyt krótko. I bym powiedział do następnego odcinka. Na razie.